Cześć. Więc tak, no zamontowałem sobie ten chiński gimbal. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczcie. Mobius. Tutaj dodatkowe monety, żeby doważyć, bo to ustawione jest mniej więcej na GoPro, więc musiałem troszeczkę doważyć tego Mobiusa. Jeszcze dodatkowo Mobius ma uchwyt. Gimbal przyszedł w takim kolorze czarnym. W sumie fajnie, bo to się w miarę fajnie wpasowuje. Tutaj wam pokażę, jak to mniej więcej przymocowałem. Wygląda to super. Na razie nie jest to wszystko fajnie dopasowane, bo wciąż eksperymentuję z jelot, czy jak to się tam wymawia. Ponieważ jeżeli go przyczepię bezpośrednio, tak, jakimiś śrubkami, to niestety te gumki, one są strasznie grube i one też, mimo to, że są, one przewodzą te drgania na gimbal i na kamerkę, no i niefajnie to wygląda, więc zastosowałem taki patent na tych uniwersalnych takich, nie wiem, jak to się nazywa, straps, czy no, na tych łącznikach. No i to fajnie działa, coś takiego mniej więcej miałem w Pionierze i załatwiło to sprawę. No nie jest to jakoś super stabilne, w sensie wiadomo, troszeczkę to tak lata do góry, w dół, w miarę stabilne. Zobaczymy, jak to, znaczy ja już oglądałem, jak to wygląda, wy zobaczycie. No jest to fajny efekt to daje, naprawdę nie ma już praktycznie drgań. Może drgania są lekkie, które się da później skorygować, natomiast nie ma tego efektu yellow, tak? Czyli nie, ten obraz tak nie pływa. Co dalej? Więc tak, pokażę wam, jak to działa. No, moim zdaniem działa jak na tą cenę świetnie. Teraz zobaczycie, jak on sobie to będzie stabilizował. Ja tu go będę ruszał w prawo, w lewo. Ciężko tak utrzymać równowagę. No może nie będzie to tak idealnie wyglądać, ale uwierzcie mi, super naprawdę to działa. On trochę, jak zauważycie, nie wiem, tutaj ostrość mi gubi. Moment, spróbuję jakoś ostrość chwycić. Czy tutaj jak daję w dół, to on czasami się ten gimbal tam dzięki temu połączeniu troszeczkę do góry podnosi, ale to nie ma znaczenia. Wszystko w miarę fajnie chodzi. Tutaj jeszcze musiałem, zaraz wam pokażę, może... O. Tutaj musiałem jeszcze ten kabelek od Mobiusa strasznie odharatać. Trochę będzie tu ostrość gubił, ale miejmy nadzieję, że damy radę. Odharatać ten izolację, ponieważ Mobius ma to do siebie, że on ten kabel idzie w tył, tak? I w momencie, kiedy zauważycie, on idzie tutaj do góry, nie? O, widzicie, on już teraz skacze, nie? Już mu się nie podoba. Więc jeżeli ten kabel jest z tą izolacją, no to jest jeszcze no, tragedia, bo on w ogóle nie jest w stanie za bardzo w dół filmować. Natomiast jak go sobie tutaj udziabiemy, to akurat długość jest fajna, wszystko jest super, w miarę ok. Wiadomo, że jak zrobimy jakiś mega przechył, to on zwariuje, no ale jest ok. Tutaj też z tym gimbalem jest taki problem, że trzeba sobie zmniejszyć domyślną siłę silników, bo jak one są na tym Mobiusie i one mają siłę tam chyba 130 czy 140 ustawioną, to one strasznie wibrują i trzeba sobie tą siłę zmniejszyć. Ale to już myślę, że każdy sobie do tego dojdzie. No ja na razie jestem mega zadowolony. Jedyny minus tylko no ciężar. No kurczę, to jest ponad 200 gram. 200 chyba 13 czy coś takiego. Zdaje się... Kurczę, nie pamiętam czy teraz z Mobiusem, chyba bez Mobiusa, więc no troszeczkę to waży. Skróciło mi to czas lotu do około 10 minut, a chyba 15 miałem około. Tak bez żyłowania baterii. Dobra, pokażę wam jeszcze ostatni taki bajer. Pewnie wiecie, o co chodzi. Jak wygląda sterowanie tym za pomocą aparatury. Więc tak, tu mamy aparaturkę. O, ja sobie to ustawiłem tak, że dodałem dodatkowy kanał. Tutaj podpiąłem sobie, o, widać taki kabelek, dodatkowy kanał i za pomocą tego podkrętła mogę sobie regulować wysokość, bo w zasadzie to mnie interesuje, tak? Przekręcam. No powiem wam, super sprawa. Bez tego to jest nie do użytku.
Tylko tyle, że to można podpiąć bezpośrednio z tego, z nadajnika, ale można też podpiąć przez, ja mam akurat tutaj przez APM podpięte, co to mi daje? To mi daje to, że APM też może sterować sobie tym, tą wysokością. Do czego to jest potrzebne? No to jest potrzebne do tego, żeby w momencie, kiedy dajemy sobie jakieś tryby, plany, lotu, tam co wam wcześniej filmik wrzucałem, to wtedy on, mogę sobie ustawić punkty zainteresowania i on w tym momencie, przelatując nad jakimś punktem, będzie automatycznie podnosił sobie kamerkę albo podwyższał, żeby trzymać ten kadr, cały czas ten kadr, no żeby obiekt w kadrze trzymać, tak? Jeszcze taka jedna ciekawostka, to już poza gimbalem, co sobie tutaj sprawiłem, to jak zauważyliście, tutaj mam Mobiusa oraz mam kamerkę, która jest przymocowana, jak jest przymocowana, ale daje radę. Na razie to jest tak. To jest wszystko podłączone do... To jest podłączone wszystko tutaj do takiego śmiesznego urządzonka, za pomocą którego mogę dzielić sygnał. I dzięki temu przełącznikowi mogę sobie zmieniać widok z Mobiusa na FPV. Z Mobiusa na FPV. Powiem wam, to jest o tyle fajne, że Mobiusem mogę sobie celować, co nagrywam, a FPV sobie, jak nie mam widoku na quadrocopter, to mogę sobie patrzeć, jaki mam przechył. Chociaż szczerze powiedziawszy, zauważyłem, że ta kamerka Mobiusa daje sobie dużo lepiej radę w takich zmiennych warunkach oświetleniowych, na przykład w ciemności lepiej nagrywa, pod światło lepiej nagrywa, także więcej chyba korzystam z tej kamerki Mobiusa i teoretycznie można się bez tego FPV obyć, ale no w sumie tu mam to i to, nie? Także myślę, że tak to mniej więcej wygląda. Jak najbardziej polecam ten chiński gimbal do takich zastosowań, powiedzmy, średnio amatorskich. GoPro, Mobius jak najbardziej. Myślę, że to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, wrzucajcie. Mam nadzieję, że... Znaczy odpowiem. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć.